Witam serdecznie w podsumowaniu tygodnia w programie OFPS News. Nazywam się Rympaldo i zapraszam do oglądania. Dziś w programie skrót spotkań czwartej sesji niedzielno-poniedziałkowej. Składa się ona z trzech kolejek, w których spotkaliśmy się z Gringos Esport, Dawna Vendetta Team, Furious Penguins i VFC Spartans. Po 9 kolejkach zajmujemy 6 miejsce. Jak nam poszło w czwartej sesji? Sprawdź. W pierwszym niedzielnym spotkaniu podejmowaliśmy Gringos Esport, Dawną Vendetta Team, z którymi mieliśmy do wyrównania rachunki, więc motywacja była podwójna. Po skutecznej obronie i podaniu Rympała, Messi z własnej połowy posłał piłkę tuż za obrońcami. Po podaniu Kamila do Pablo, nasze strzelby wypaliły po raz pierwszy w tym spotkaniu. Skuteczna wymiana podań na skrzydle otworzyła Cielakowi możliwość dogrania w pole karne, a wykończenie przez Pablo było tylko formalnością. Przed przerwą zaprzepaściliśmy możliwość podwyższenia wyniku. W bezbarwnej drugiej połowie mecz zakończył się wynikiem ustalonym w pierwszej. W drugim niedzielnym spotkaniu przyszło nam rywalizować z zespołem z dalekiego południa naszego globu, czyli Furious Penguins. Pingwiny zaczęły z wysokiego C, ale próba zakończona słabym strzałem. My próbowaliśmy akcji oskrzydlających, lecz bezskutecznie. Pierwsza połowa bezcelnych strzałów 0-0. Tuż po wznowieniu po błędzie obrony pod bramkę przedarł się zawodnik Pingwinów, tym razem napotkał opór w postaci Malibu. Kolejna akcja Pingwinów po dobrych podaniach sprawiła, że nasz bramkarz skapitulował. W 79 minucie po fatalnej decyzji bramkarza było już 2-0. W końcówce spotkania mieliśmy szansę na zmniejszenie rozmiarów porażki po faulu w polu karnym nam Nessim. Nessi postanowił przekazać piłkę kibicom zgromadzonym za bramką. Niestety rewanż nieudany, przegrywamy 2-0. Poniedziałkowe spotkanie przyszło nam grać pod Akropolem, a przeciwnikiem było VFC Spartans. Pierwszą bramkę straciliśmy w 23 minucie, po błędnych decyzjach w obronie wszyscy poszliśmy do piłki jak muchy do kupy, zapominając o kryciu. Nie pozostało nam nic innego jak szybka odpowiedź, która przyszła już w 28 minucie. Silent uruchomił Pablo, który bajecznie zagrał w pole karne do Kamila i mamy 1-1. Połowa przebiegała pod dyktando Spartan, którzy raz po raz ostrzeliwali naszą bramkę. W
kiedy myśleliśmy, że dowieziemy wynik, błąd w obronie i karni dla gospodarzy. Przegrywamy 2-1. Podsumowując sesję czwartą, po 12 kolejkach przyspawaliśmy się do 6 miejsca. Dziękuję za oglądanie, na dziś to wszystko, zostawcie suba i lajka i do usłyszenia w kolejnym OFPS News.